nadzieję Państwu na pewno. Życzyłbym Ci obi na dwa. Jako cieszę się tam z nieba, że on śpiewa na jego ulubioną piosenkę. Żeby mi garcarka nie zbladła. Żeby mi garcarka nie zbladła. Nie zbladnie garcarzu, nie zbladnie. Przeglądać w zwierciadle. Będzie się przeglądać w zwierciadle. U lustra do lustra chodziła. Pamiętajmy! U lustra do lustra chodziła. Nie taka garcarka jak była. Nie taka garcarka jak była. I to jest to właśnie, to jest właśnie ta historyczna chwila, którą teraz Państwo właśnie ją zachowaliście. Bardzo Wam dziękujemy. Wielkie brawa dla Was. A od Państwa dla nich jeszcze większe, bo Was jest więcej. Pięknie. Ale my mamy nagłośnienie. Ale ich jest więcej, mają tyle rąk i tyle energii. No to co? Na koniec. Obiecywałem, że przedstawię nasz skład grający, bo miał być przed koncertem i jest po koncercie. Czyli najbliżej tutaj Was siedząca Natalia Frona na fleciku dzisiaj nam grała, śpiewała. Katarzyna Kadniczka, skrzypce pierwsze. Magdalena Rakocz, skrzypce drugie. Na altówce Gabriela Sasiela, na instrumencie klawiszowym Piotr Kocur. Trąbka Arek Hawro. Buzon Krzysztof Rakoczy, na gitarze basowej Maciej Stec, na perkusji Jakub Stec i śpiewające moja żona Karolina, Agnieszka Tomaszek, Urszula, tak zapraszamy i jeszcze Kuba śpiewał, Jakub Ziemniak. Jeszcze Sebastian Stec i Jarek Biekuć. I Karolina Stec. Tyle tych Steców. A śpiewały
człowiek orkiestra, ty grasz na wszystkim, także ty musisz dyrygować, ale śpiewać, tak jak mówiłem tutaj przed tańczyć. Koncertem, mówiłem przed koncertem, kiedyś Karpiel Bułecka powiedział, że jak ktoś gra na różnych instrumentach i dużo, na dużo instrumentach, to na żadnym dobrze, nie? Ale to nie wiem, ale to się tutaj nie sprawdza. Nie tam Karpiel Bułecka ma swoje.